Polsce szacuje się, że żyje około 3 milionów Polaków chorujących na różne choroby rzadkie. Zdiagnozowanych jest zaledwie 10%. Leczenie jest możliwe w zaledwie 5% przypadków. Jednak szybka diagnoza pozwala poprawić komfort życia, a nierzadko zahamować rozwój choroby. Mają w tym pomóc specjaliści z pierwszego w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich, które powstało we Wrocławiu. Mamy ich ponad 50 znanych specjalistów, lekarzy, terapeutów, którzy właśnie w sposób skoordynowany są w stanie zaopiekować się nie tylko pacjentem, ale również rodziną. Mówimy tu nie tylko o diagnostyce medycznej, mówimy tu o terapiach, mówimy tu o wsparciu społecznym, wsparciu edukacyjnym. Centrum pomaga pacjentom w każdym wieku, jednak choroby rzadkie w 70% objawiają się już w okresie dziecięcym. Mateusz ma wadę genetyczną, ultrarzadką, mutacja w genie PACS2, no i autyzm w przypadku takich ultrarzadkich wad. No problematyczne jest to, że możemy przechodzić przez różne terapie, nie wszystkie będą skuteczne, także liczymy, że w końcu trafimy na coś skutecznego i ten rozwój będzie bardziej harmonijny i szybciej będzie widać efekty. Pani Anna także cierpi na chorobę rzadką oczu, która ogranicza jej widzialność do 15%. W nocy nie widzi zupełnie. Mimo to jest aktywna zawodowo, a w Fundacji Potrafię Pomóc koordynuje działanie Instytutu Dostępności. Ma za zadanie przyuczyć osoby z różną niepełnosprawnością i też dzieci, seniorów do takiej samodzielności, do tego, żeby mogły sobie przygotowywać posiłki, mogły się w odpowiednich warunkach uczyć. Oczywiście, że nie jest łatwo, ale tak naprawdę nikt nie wie, co będzie jutro. I ja uważam, że trzeba każdy dzień po prostu z każdego dnia korzystać na 100%, doceniać to, co mamy i cieszyć się z tych małych rzeczy. I mi też czasem bardzo dużo moich bliskich osób mówi, że oni zapominają, że ja jestem chora. Bo po prostu tak staram się sobie właśnie radzić i nie myśleć o tych swoich chorobach, że nawet ja czasem zapominam, że czegoś nie widzę. Bo w życiu najważniejsze jest, by nie widzieć przeszkód.